Antoni Zambrowski, autor wspaniałej książki. I właśnie więcej ja nic nie będę mówił, co ja mogę tutaj powiedzieć. Więcej na ten temat powie sam autor, którego serdecznie witamy. A spotkanie dzisiejsze poprowadzi również znakomita postać, mianowicie pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego też bardzo serdecznie witam. Ja dodam tylko tyle, że są książki obydwu panów i po spotkaniu będzie można je nabyć, otrzymać autograf. Natomiast teraz oddaję głos prowadzącemu panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, proponuję, żeby nasze spotkanie z autorem przeprowadzić w ten sposób, że ja zadam najpierw w imieniu własnym, bo nie śmiałbym powiedzieć, że w imieniu państwa, kilka pytań panu Antoniemu Zambrowskiemu, a następnie w nawiązaniu, czy nie nawiązaniu do tego, co już wcześniej zostanie powiedziane, państwo będą mogli zabrać głos. No, a autor będzie mógł się ustosunkować do państwa komentarzy czy odpowiedzieć na pytania. No, a na samym końcu pozwolę sobie w porozumieniu z autorem odczytać fragment tej książki, która chociaż dotyczy zdarzeń i postaci odgrywających pewną, to mało powiedziane, czołową rolę w polskim życiu publicznym 40 i 30 lat temu, to nie przestaje być aktualna z dwóch powodów. Po pierwsze, opisuje środowisko, które stosunkowo słabo było w polskiej literaturze, również pamiętnikarskiej, przedstawione, a dla większości opinii publicznej w Polsce środowisko bardzo egzotyczne, które w dodatku było dosyć hermetyczne. A tutaj mamy w tej książce, dzięki autorowi, taką szparkę, przez którą możemy tam zajrzeć i tę egzotykę spenetrować. Jest to penetracja bardzo ciekawa, i w związku z tym pozwolę sobie już na pierwsze pytanie do autora, bo wprawdzie pan Antoni Zambrowski kiedyś był częścią tego środowiska, ale dzisiaj już nie jest. Natomiast mam pytanie takie, czy to środowisko przetrwało i czy nadal zachowuje tę egzotykę, którą się charakteryzowało w czasach przez niego tutaj w książce przedstawionych. Książka nosi tytuł Syn Czerwonego Księcia, więc jak gdyby samym tytułem do tej egzotyki środowiskowej nawiązuje. Ja bym, jeśli państwo pozwolicie, zaczął najpierw od dowcipu takiego ze Śląska i zaraz po wojnie. Do Sztygara przybiegają młodzi górnicy i wołają: Panie Steiger, Panie Steiger, słyszeliście? Gustlik był SS. Co wy go dowodzicie? No co wy go dowodzicie? Gustlik był Hitlerjugend, SS był ją. Więc ja mogę powiedzieć, jako członek byłego Czerwonego SS, taką historię, która jest pewnym jakby zwieńczeniem tego dowcipu. Otóż prowadziłem modlitwę przez kraty w baraku na Białęce, w obozie internowania, w więzieniu na Białęce. I kolega z Lewicy Laickiej, Józef Hein, dogadywał: tyle rób mi na marne.
nie wiem, czy mu wierzyli, czy nie, ale potem zapytali o mnie. Ale ja wiem, że mi opowiadali, sprawi to nie, że byłem dobrze notowanym członkiem partii, to już opowiadano historię o tym, że mnie z partii wyrzucono, że mnie zabito na granicy przy próbie nielegalnego przejścia. Nasza dziekan, pani Zofia, profesor Zofia Murecka opowiadała mi jak tego, na jakimś spotkaniu takim szczęście. Towarzysz z MSW czy z KCI opowiadał, że właśnie słyszeliście najnowszą nowość, młodego Zambrowskiego na granicy zabili. Ona skoczyła aż i mówi, kiedy to było? A on mówi tak, że 3 tygodnie temu. Och, już kamień serca mi spadł, tydzień temu był na dożyżu. Proszę bardzo. Wiesław Maksanki, po prostu z Przesnicza. Mam pytanie do pana redaktora następujące. Ponieważ jestem dzieckiem października. Nic nie słychać. Może mikrofon jakiś jest. Proszę bardzo. No może ja nawet głośniej mówię, dobrze? Proszę Państwa, ja mam takie pytanie ze względu na to, ponieważ jestem dzieckiem października, urodziłem się w październiku, właśnie wtedy, kiedy w 56 roku, kiedy właśnie w tym okresie mój tata bardzo wierzył w to, że ta odnowa będzie prawdziwa i nawet mam na imię Wiesław, dlatego urodziłem się 19 października, także w dniu, kiedy pan Wiesław Gomułka przemawiał tutaj niedaleko stąd. Także mam pytanie osobiste, bo ponieważ ja się wychowałem tu w Warszawie i mieszkałem na Grochowie i pamiętam taki przypadek, kiedy chodziłem na religię i ze mną przyprowadzała mama koleżankę na tą religię, gdzie ojciec był bardzo wysokim towarzyszem partyjnym i ona przychodziła na tą religię, została przyprowadzona przez tą mamę pokryjoną, po prostu chodziła pokryjoną. Mnie interesuje pana osobiste takie, jeżeli można oczywiście, trochę refleksji, bo nic pan nie mówi o swojej mamie, jak u pana w domu to się odbywało. Czy to faktycznie pan był w takim tym kulcie wychowywany komunistycznym, a mama była przeciwna temu, czy miał pan jakieś sygnały od strony mamy, czy po prostu faktycznie dopiero ewolucja następowała z wiekiem, prawda, kiedy pan dojrzewał, kiedy pan dowiadywał się coraz więcej, prawda, o tym systemie i dopiero to w panu żyło. Czy jednak miał pan w domu jakiś tam przykład, bodziec, żeby jednak mówić inaczej i robić inaczej? Znaczy, jeśli chodzi o moje losy, no to tu jest opisany taki bardzo ważny moment w moim życiu. To jest to, że jak już powiedziałem, Matka Boża miała swoje plany związane ze mną i między innymi polski sierociniec miał jechać do Stawropola na północnym Kaukazie. Jakiś urzędnik spowodował, że sierociniec wylądował w takiej małej mieścinie, takiej jak powiedzmy pod Warszawą Otwock, nad Wołgą, naprzeciwko gór Żyguli, Stawropol na Wołgę. Tamten jest Stawropol, a ten był Stawropol na Wołgę. I tam się mieścił polski sierociniec. Moja matka w 1944 roku zdrała sobie, że musi mnie oddać gdzieś na lato. Chociaż mnie bardzo dobrze było w Kubiszewie, czyli w Samarze, nad brzegiem Wołgi sobie opalałem się i pływałem i dobrze by było, ale ona jak coś zbiła sobie w głowę, to tego. I chodziliśmy od obozu do obozu, żeby jakiegoś pionierskiego, żeby mnie tam, nigdzie mnie nie chcieli przyjąć. I ona sobie przypomniała, że przecież jest przewodniczącą Związku Patriotów Polskich i w jej obszarze działania jest polski sierociniec. I zawiozła mnie na lato do tego sierocińca, do takiej miejscowości właśnie wczasowej pod Samarą. No i to był dla mnie przełom, dlatego że ja trafiłem po raz pierwszy z środowiska sowieckiego w normalne polskie środowisko i tam się nawróciłem od razu na katolicyzm. Bez tego pierwotnego nawrócenia ja bym potem do wiary nie wrócił, bo ja do wiary wróciłem potem w więzieniu ze strachu.
Dlatego, że jak ja trafiłem oskarżony o to, że byłem przywódcą ruchu swego Marca, często zdawałem sprawę, że długo ja w tej glorii nie pochodzę, dlatego że no i rzeczywiście jak tacy jak powiedzmy Gross połamali się w Hakenkreuz, jak to się w Grypcerze mówi, i zaczęli zeznawać i w ogóle i sypać kolegów, bo teraz to w Gazecie Wyborczej chodzi w glorii bohatera, ale w więzieniu bym się połamał. Koszmarny. Ludzie strachu, no straszne rzeczy. Więc jak, no, jak potem spodziewałem się, że to wszystko się nie utrzyma, ale jak oni mnie potem zaczęli robić fałszywy proces, już taki zupełnie w stalinowskim stylu, to rzeczywiście ja ze strachu się nawróciłem. Miałem przedtem taki epizod, że pływałem w Morzu Czarnym na wczasach w Bułgarii. I pływałem, można powiedzieć, kilometrami, bo było ciepłe morze. W Bałtyku to ja długo nie wytrzymuję, ale tam było ciepło, więc ja pływałem długo. Ale kiedyś podszedłem rano przed śniadaniem, popłynąłem tak do boi w naszej zatoczce. I płynę z powrotem i czuję, że mnie fala unosi w głąb morza. Ja sobie płynę i nie zbliżam się do morza. I zacząłem z tego strachu, zacząłem wołać pod twoją obroną, uciekamy się z ciebie, Boże Rodzicielko. Przekrzykując falę, płynąc żabką do tego. No, nie utonąłem, widocznie Matka Boża miała inne plany względu mnie i tego. Ale jak tylko stanąłem twardą, na twardym gruncie, znowu byłem ateistą.